Hej, ludziska, z tej strony wasz Mohamor Manoni. A witam was ponownie. Dopiero teraz zauważyłem tą rzecz i szczerze powiedziawszy, nie jestem za dobrze nastawiony do tej gry. Niestety, jak macie możliwość zobaczyć w kalendarzyku, w kalendarzykach moich, które możecie zobaczyć na Discordzie na moim albo na Facebooku, linki są w opisie. W kalendarzyku Zhelter, które aktualnie zostało zmienione na Zelter, ale jak widzę w ekranie tutaj tytuł normalnie w grze nie zostało to zaimplementowane. Gra była w czerwcu? Ojejku, mam szczęście, że mam swój notesik. Gdzie to jest? Gdzie to jest Bad Boy? Nie, to było przed Bad Boyem zdecydowanie. Przed Kingdom Rushem, nawet przed The Big Battle Fantasy. 5 maja, o proszę. Zhelter, pierwszy odcinek nagrywałem 5 maja. I od tego czasu gra miała właśnie okazję zmienić tytuł. Zamiast Zhelter, bo były pewne dywagacje odnośnie tego, jak czytać tą nazwę i tak dalej. Twórcy po prostu zmienili na Zhelter. Co jest w miarę prostsze, ale szczerze powiedziawszy, ja lubiłem ten zabieg z Zhelter, ponieważ było to bardziej klimatyczne według mnie, bo chodziło bardziej o schronienie, więc to była taka ala gierka słowna. Aktualnie odpaliłem grę od tamtego czasu po raz pierwszy i nie mam zielonego pojęcia, czy cokolwiek zostało zaimplementowane, bo po zmianie tytułu nie wnoszę. I jedyne, co tylko zrobiłem przed rozpoczęciem tej konkretnej rozgrywki, to włączyłem ustawienie beta testów. Żeby po prostu mieć dostęp do beta testów, więc może, ale powtarzam tylko, może znajdziemy coś nowego, coś będzie. No jak na razie znowu nie widzę, że nie można z tego wyjść, więc jeszcze gorzej. Więc może coś się zmieni. I oby tak było. Ale nie nastawiając się mega krytycznie do tej rozgrywki, mam zamiar, moi drodzy. You reached an abandoned house after fleeing from the zombies all night. The house is isolated and seems relatively safe from zombies. You can use this place as a shelter for a while. Chyba już lepszy. You wake up in thirst. Chyba ten. You can drink water from the sink. Sang? A nie przypadkiem sing? As your first hunger sets in, you can see from there. Okej, chyba zmienili na szczęście język, żeby było ładniej. Trochę chyba grafika się zmieniła? Albo po prostu dawno nie grałem. Być może. Dobra, wracając. To, jaki mam plan? Byłem proszony o to, żeby. Nie wiem, 4 desek potrzebuję. Byłem proszony, albo po prostu. W komentarzach po prostu widziałem, że chcielibyście zobaczyć, jak wychodzę z naszego tutaj miejsca życia i trochę zwiedzam tutaj zewnętrzne terytoria mapy. Więc, moi drodzy, tak też zrobimy. Chcę chwileczkę się przygotować, zobaczyć, co tu możemy zrobić, czy faktycznie coś nowego nam się tutaj uda znaleźć, czy też nie. I zwyczajnie w świecie zobaczymy. Nie, to tylko C. Możemy zrobić stoliczek. Potrzebujemy tak wykraftować sobie sporo deseczek, więc sobie je od razu wykraftujemy. I jeszcze jedna. Kraftowanie zakończone. Ok. Zrobimy sobie stoliczek. Aha, crafting zanulowany. Proszę bardzo.
Okej, czwarty slot. Co to za muzyka? Niby coś się miało zbliżać tutaj. Okej, nie chcę wiedzieć, co Heman z tą muzyką. Możemy zrobić piec, możemy sobie zrobić więcej stone axa, możemy sobie zrobić łuk. Myślę, że sobie zainwestujemy również w łuk. Szczerze, to z całego tego drewna praktycznie mogę sobie zrobić tych desek, więc. Chwila, moment. Szczerze, naprawdę, jestem bardzo krytycznie nastawiony do tej gry, co jest niestety według mnie po raz pierwszy w życiu swoim mi się chyba tak zdarza, że jestem tak kiepsko nastawiony do tej gry. Gra, jeśli mieliście okazję oglądać pierwszy odcinek, to pierwsze, jeśli nie oglądaliście, to na co czekacie? I drugie, zrobimy łuk. Wspierałem tą grę na Kickstarterze i naprawdę obiecująco się zapowiadała. Ale jeśli nic się kompletnie nie zmieni, z czego co. Co ja na pogo jestem? Jeśli kompletnie nic się nie zmieni, to niestety jestem bardzo krytycznie nastawiony do tej gry. I będę bardzo żałował w sumie, że ją wspierałem kiedyś. A trochę czasu minęło od kiedy ja wsparłem tę grę. To drzewo możemy rozwalić, okej. O, z takiego dużego drzewka wypadł jeden ten, okej. Czuję się oszukany. Szczerze nie, to jest ładne, to sobie drzewko zostawimy. Pójdziemy gdzieś tu może dalej. To możemy na przykład ściąć. Jedną gałązkę chociaż. Dobra. Tu jeszcze może mi się uda złapać? Nie udało mi się złapać. Nie uda się. Okej. Tu widać mamy zombiaka. Po zewnętrznym z tamtej stronie. Mamy tutaj jeszcze jakiś ogródek. Nienawidzę tych zombiaków, bo one dalej uważam, że one strasznie są szybkie. Aha, jesteśmy głodni. To sobie zjemy coś. I potrzebujemy odpoczynku, więc najpierw sobie jeszcze zrobimy te strzały. Bo się nam na pewno przydadzą. Nie wiem, czy słyszycie, ale mam też wrażenie, że dźwięki są trochę takie. Okej. Nasz ekwipunek, nasza torba. Can be crafted at the general workbench. Czy jak teraz mamy łuk? Armor reload required. Aha, będziemy musieli ten. Dobra. To już wiem, jak to będzie działać. Weźmy sobie, zróbmy może jeszcze raz. Dwóch musimy. Potrzebujemy dwóch patyków do zrobienia strzał, ale jednego patyka do zrobienia tego, do zrobienia drewna. Trochę bullshit, że tak powiem, ale cóż. Jakoś sobie poradzimy. Uciekniemy zatem z naszego tutaj obozowiska i skierujemy się najbardziej na prawo. Miałem okazję niestety widzieć mapę, jak ktoś na Discordzie od Zichelter, Discordzie dla wybranych osób, które tylko miały okazję. Właśnie. Test numer jeden. Czy przebijają się dalej sprite'y z góry? Z dołu się nie przebijają do góry, a z góry na dół? O Jezu, jak to wolno chodzi. Chyba naprawili. No to wychodzi, że naprawili. Chcę się zdrzemnąć trochę, bo jak widzicie, trochę nam brakuje energii. Trochę nasza bohaterka jest zmęczona. Mamy noc. Jestem ciekaw, czy podczas nocy trochę tutaj nam inaczej to wygląda niż ten. Ja sobie tutaj podniszczę trochę. Mamy jakiś kubeczek z czymś. Mamy wodę. Mamy kolejną wodę. A, jesteśmy całkowicie nawodnieni. Istnieje to i co nie trochę. Mamy 20 nabojów. Tak, zobaczmy sobie. Chcę sobie skraftować to. Dobra.
Dobra, mamy i torba, i chcę to wymienić zamiast tego. Okej. Troszkę do rana chcę tutaj mniej więcej posiedzieć i obiecuję, że potem dalej pójdziemy. Co my tu mamy? Mamy shish kebab. Chociaż w sumie dla nas to nie ma różnicy, bo możemy po prostu wyjść. Jak się coś natrafi, no to jakby zestrzelimy to może. Tu nie jestem dobry w tę grę, niestety. Nie jestem dobry w żadne strzelanki. Aha, mogę otwierać okno, ale... Co za sens, że nie otwieram? Dobrze pamiętam, że tam jest zombiak. Zabiłem pierwszego zombiaka! Przepraszam bardzo, jak ja mogę wejść do tego domu? Nie mogę najwidoczniej wejść. Zabiłem pierwszego zombiaka. O, i słyszę kolejnego. Czy ja strzelam w ogóle z pistoletu, czy ja na pewno strzelam z łuku? Kurde. Noż. Noż. Dobra. O, coś z niego wypadło. Mamy jakiś ten. Jakiś claw. Dobra. Jestem zaskoczony. Trochę udało mi się przeżyć jednak. Dobra, potrzebujemy kolejnych strzał. Więc zrobimy sobie na maksa tyle, ile możemy. Trzy strzały. Myślę, że na przykład jakbyśmy strzelili z pistoleta, moglibyśmy jedną... Jedną amunicję tylko zużywać na przykład. Dobra, 11 strzał. Naładujemy sobie. Czy jest tu gdzieś jakieś łóżko? Chciałbym się przespać naszą postacią. Chyba nie ma. Co to za dom bez łóżka, przepraszam bardzo. Dobra, udało nam się coś tutaj zebrać. Kurna mać. No w tym tempie to mnie zabiją. Dobra. Jak ja mogę się leczyć, chciałbym wiedzieć. Na to wychodzi, moi drodzy, że podczas dnia jest znacznie ten. Znacznie płynniej. Czy faktycznie tutaj nie ma żadnego łóżka, czy ja byłem po prostu tak ślepy? Tutaj faktycznie nie ma żadnego łóżka, nawet. Bo na fotelu? Nie, na fotelu nie odpocznę. Czemu ja nie mogę wyjść tędy? To są. Chociaż może to są okna takie. Być może. Tam widać zombiaka kolejnego. Dobra, czemu cały czas wciskam ten escape? Zróbmy sobie tych strzał jak najwięcej. Może nas nic tutaj nie chapnie w międzyczasie. No jak nawet to przerwiemy po prostu crafting. Mamy wciąż mało HP i wciąż mało energii, więc nie spodziewam się, że za dużo przeżyjemy. Ale to się zobaczy. Dobra, crafting skończony. Pobiegnijmy sobie w tę stronę. Zjedzmy może coś. Jakoś tam to regeneruje HP? Aha, szlagły to. Dobra, chcę to z pistoletem załatwić. Okej. Kurna.
Aha, i on teraz bardzo wolno będzie chodzić, bo ma mało energii. Szlak by to. Dobra, tu są jakieś domostwa. No i tu jestem martwy. No, a nawet jeszcze chodziłem do końca. Okej, to było szybkie, więc moi drodzy, nie będę się bawił w łuk chyba i ten, po prostu pozbieram to, co będzie na ten. Na trasie i od razu podlecimy. Pewnie będzie znowu tutorial, prawda? Znowu jest ten tutorial, ja pierniczę. Tak. Nie mogę wyjść. Tak. Woda. Dalej się przebija trochę nam tutaj pistolet. Tak, już się napiłem. Tak, głód. Chcę wyjść. Mamy to, spacja jest. Dobra. Jedno drzewko sobie zbijemy tutaj, chociaż. Tak, mogę craftować itemki, to wiem. Od razu naładujemy. I tak, poszliśmy w dół, więc teraz pójdziemy w górę. Tędy w górę nie pójdziemy, bo ta ścieżka będzie nam zablokowana. Dobra. Muszę się nauczyć strzelać. Dobra, w tą stronę nie pójdziemy. No, w tym tempie to się szybko z naboi wypstrykam. No i już się praktycznie wypstrykałem. Dobra, potrzebuję znaleźć sobie ten. Strasznie wolno mi to działa. Aha, już nie mam amunicji. Super. Dobra, tam jest jakiś zombiak. Czy tutaj na placu jest coś? Tutaj nie ma, okej. Tam coś łazi. Czy ja mogę na przykład to po cichu załatwić? No w sumie rzucam się z tym. Dobra, crafting. Czterech desek. Mogę zrobić. A, mogę zrobić. No tak, bo potrzebuję ten. I będę miał 5 strzał. Okej. Nie wiem, czy to będzie cięło tak na nagraniu, czy nie, ale strasznie mam wrażenie, że przycina mi trochę moją rozgrywkę tutaj. Są spadki klatek. Trochę już odbywaliśmy z HP-kami. Jak w tej grze się HP-ki odnawia? Jestem ciekaw. Może się kiedyś dowiem. Dobra, mamy to. No w ogóle wezmę sobie torbę, skoro już nie mamy amunicji, to nam nie będzie potrzebne w takim razie. Dobra, jakaś biblioteka. Potrzebujemy troszkę zjeść, więc sobie zjemy to. A, tu jest ściana. Tam sobie jakiś zombiaczek chodzi. A, tu też jest ściana. Dobra, więc tamtą stronę nie będziemy iść. Jedyneczkę poproszę. Okej, możemy wejść gdzieś tutaj wyżej. Tu się trochę trybuje już. Tędy możemy przechodzić. Czy jest tu jakieś łóżko? Przepraszam bardzo. Zniszczymy lodówkę chyba, wiecie. Mam nadzieję na jakiś. O, tu jest kranik, okej. Jezu, jak to strasznie przycina mnie. Mam nadzieję, że mam. The fuck? Na dole coś musi być. No to wychodzi. O, przez ścianę mogę jeszcze używać. Jezus Maria. Nie widzę kompletnie żadnego postępu. Zombiak z dołu może mnie widzieć. Dobra, ja się przygotuję, bo pewnie mnie tu zaraz zaskoczy. No, jestem na dole. Koleżkę. Dobra, to ja wolę może ten. Czy ja mogę ten automat zniszczyć? Mogę. Zobaczmy, czy na przykład jak to zniszczę, to może coś nam wypadnie do jedzenia.
Trochę to pewnie zajmie. Wow, mamy energy drinki chyba. Dobra, i spróbujmy jeszcze ten. Pewnie ten będzie z jakimiś smakołykami. Skoro tamten był z napojami. O kurna. No dobra, trochę mnie zaskoczył tutaj ziomeczek. Nie, dalej napoje energetyczne, okej. No energii nigdy dosyć, kiedy apokalipsa trwa. Jakim kurna cudem on nie widzi przez drzwi? Ja się pytam. Dobra, przebiegnijmy tędy, może tak nas nie zauważy. Tu możemy pobiec na tą stronę. Pamiętam to miejsce, tutaj był gdzieś zombie. Bo to jest tuż nad naszą tą. Nad naszym domkiem. Możemy otworzyć okna. Tu są drzwi garażowe. Czy od zewnątrz? Nie, to jest dalej okno. Tutaj są drzwi. Dobra, co my tu mamy? No, mamy zombiaka tam. No, naładujmy sobie. Aha, potrzebuję ten. Potrzebuję sobie zrobić strzały. Nie mam drewna. Mamy sofę. Wiecie co, prześpimy się z 9 godzin, okej. Odpoczywanie. Co 9 razy mi tak mignie? Nie, okej. Czy spać mogę ponownie? Mogę. Prześpijmy to wszystko. Ja chcę to wszystko przespać. No, nastał dzień. Zombiak. Nie, pewnie jest tutaj za tym drzewem i zaraz mnie ciupnie, jak od razu tylko wyjdę. Ale widzę, że ten, że tu jest trochę drewnianka na zewnątrz. No właśnie, na zewnątrz, kurna, ile macie. Tego przez ścianę już nie złapię. Aha. Dobra, bardzo fajnie, mamy trochę tego. Więc skraftujmy sobie dużo strzał. 15 możemy sobie wykraftować, ok. Czyli na 5 zombieków idealnie powinno styknąć, czyli na moje oko na jednego mi się uda zabić. Na 5 możliwych zabiję jednego. No, szczerze powiedziawszy, czuję się wkręcony w tę grę. Czuję, mi się bardzo ona podoba. A, chyba jednak tego zombiaka tu nie ma akurat. To jest tuż nad naszą działką, z tego co kojarzę. Tak? A, nie, teraz dopiero będzie nad naszą działką teren. Kurna, zaskoczył mnie. Dobra. Okej, okay, tu jest są tereny nad naszym domkiem. Nożysz! No gdzie dwójka? Dobra, w jakiś sposób wie... No szlakby to. Nie mam chyba na tylu. No nie mam tyle amunicji na tylu zombiaków. No a kraftować nie będę. Przy nich. Dobra, goń tam mnie. Nie mam amunicji. Nie obchodzi mnie to. Będę biegał, aż się znudzą. Ty kurde, ja mogę biegać, aż się znudzą. Dobra, dawać za mną wszyscy. Ten jest trochę szybszy. Okej, czy ja mogę się gdzieś schować na przykład? Nie wiem, tutaj w górę na przykład pójdziemy. Czyżbym ich zgubił? Nie, nie zgubiłem ich. No nie ma bata, to oni będą ze mną do końca gry biegać. Dobra, jakieś magazyny tutaj mamy, moi drodzy. To będzie komiczne. Dobra, widzę, za podłami się tamten zawieruszył trochę.
No ten mnie dogania, ten mnie ciupnie na bank. Ciupnął mnie. No po mnie na bank. Niestety. To jest komiczne, przepraszam. Czy na przykład są jakieś sposoby, żeby się ich tutaj pozbyć albo coś podobnego? Bo kurczę, no szkoda. Po mnie już i tak. Z jednym hapekiem nie za wiele zrobię. Jestem całkiem wypoczęty, okej. Aha, to jest tylko parking. Jeden chyba już nie biegnie za mną, ale ten już mnie dogania i mnie ciupnie. Your character has died. No, mój charakter zginął, ale jeszcze mogłem biegać. To jest ciężka gra. Zważywszy na to, że nie mam zielonego pojęcia, jak się leczyć w tej grze. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Wezmę jeszcze raz. Tym razem mam nadzieję, że waszą żądzę pochodzenia po mapie zaspokoiłem. Tym razem spróbuję to rozegrać bezpiecznie, mega bezpiecznie. Nie ruszam się, kurwa, z tego domu. Przepraszam. Przepraszam. Przeklnęło mi się przypadek. Nie, w sensie jestem trochę sfrustrowany tą grą, bo naprawdę tyle czasu minęło. Aha, wcześniej mogłem się napić, teraz nie mogłem się napić przed tym. Naprawdę, jestem zawiedziony trochę tą grą, bo minęło bardzo dużo czasu od kiedy maj, a ja to nagrywam. Nagrywam to pod koniec września dla was. Bo chciałem do tego przysiąść, chciałem zobaczyć, jak się będę z tym czuł. A dopiero w październiku gdzieś, nie wiem dokładnie kiedy, ale dopiero w październiku wypadnie ten odcinek. Bo chcę wam naprawdę pokazać po tak długim czasie, co tu się zadziało. Ale jak widać, nie za wiele się zadziało chyba. Bo to, co miałem okazję chyba robić, no to do tej pory było. Powinienem był faktycznie ograć bardziej tą grę jeszcze wtedy. A z tego, co wiem, twórcy zapowiedzieli, że ta gra będzie za miesiąc. Bodajże, jak oni to zrobili, jak zapowiedzieli grę. Ja sobie na szybko ten. Ja sobie chyba na szybko w telefonie to wstukam. W międzyczasie, jak będę tutaj próbował. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś mocno słychać tego telefonu. Steam na telefonie. Dobra. Biblioteka. Bo naprawdę. O, kamień mogę łupać toporkiem. Okej. Większy sens miałoby, jakbym mógł to robić na przykład kill-offem jakimś, ale dobra. Jezu, jestem strasznie krytycznie nastawiony do tej gry. Zelter. Okej. Odwiedź stronę w sklepie. Zaraz wam powiem dokładnie, kiedy twórcy zapowiedzieli, że gra ta dostanie. Zróbmy sobie deseczek, parę. Informacje, informacje. Planowana data premiery to jest 22 października, czyli 22 września zapowiedzieli twórcy, że jeden miesiąc i gra wyjdzie. I dodali jakąś historię w ogóle. No. Na tych wideo to tak mordują te zombiaki, a ja nie mogę zabić chociaż jednego. Crafting jest, jakieś tam większe te. Dobra, nie chodzi o to, żebym ja teraz oglądał sobie strony na Steamie. Tylko chodzi o to, żebym wam pokazywał rozgrywkę. Wykraftujmy sobie stoliczek. Podejdźmy tutaj do tego. Ponownie w tym samym miejscu. O! Stałem teraz na nim. Piecyk. Wykraftujmy sobie piecyk. Piecyk postawimy sobie tutaj. Co na piecyku możemy zrobić? Możemy zrobić węgiel, możemy zrobić żelazo. Dobra.
Co my tu jeszcze mamy? Możemy sobie zrobić ognicho, ale do ognicha pod... O, możemy zrobić sobie stonehammer. Do czego? Useful for dismantling stone. Okej. Do niszczenia kamienia nam będzie on tu przydatny. Cooldown 15 sekund, to ten ma cooldown też 15 sekund, ale ten ma większy atak. Nie, ten ma taki sam atak, jakby. Okej. Zrób ze wszystkiego deski. Desek będziemy potrzebować, deski nam się przydadzą. Ewentualną eskapadę planuję do domku tutaj obok, żeby pozbierać jakiś plastik, jakieś ubrania, jakieś skrawki materiału, może jak będzie, no, uda nam się coś załatwić, jakiegoś zombiaka. Ale to się jeszcze zobaczy. Szczerze, może nie 19, nie chce mi się zbierać po kolejnych patyków. Dobra, tyle starczy. Łuk, przede wszystkim łuk. Chociaż wiecie co? Walić taką rozgrywkę. Nie mam zamiaru siedzieć i się bunkrować. O. Będziemy. Wykraftujemy sobie z 50 tysięcy strzał. Będę teraz zbierał patyki, ile wlezie. Będę wam gadał nad nosem. Czemu ja gadam nad nosem? Jezus Mary, czemu pan. Ja już drugi raz powtarzam, że będę komuś gadał nad nosem. Nad uchem. Będę wam nad uchem męczył was. Nie będę zbierał te patyki. Jeszcze najpierw odpocznijmy sobie. Pewnie będziemy głodni i. Nie jesteśmy absolutnie głodni. Absolutnie spragnieni. O. Dobra. Jeden raz. Ciup. I po sprawie. Dobra. Zrób nam ten oto tutaj. Dobra, mamy toporek. Słyszę tam jakiegoś zombiaka, ale on tam. Najgorsze jest to, że tak naprawdę jak coś nas zacznie gonić, to my nie mamy możliwości się obronić przed tym. Boże, tu są trzy aż. Wiecie co? Dla testu. Nie, nie mogę. Okej. Chciałem dla testu sprawdzić, czy mogę zabijać ich przez na przykład takie murki. Ale najwidoczniej nie mogę. Więc. Okej. Dobra, mamy sobie jabłuszka jeszcze. Nazbieramy sobie tych patyków. Wszystkie drzewa. Wszyściutkie stąd wezmę. Nieważne, że będą nam potrzebne kiedyś. Ważne jest drewno. Drewno to podstawowy składnik przetrwania w świecie apokalipsy zombie. Nieważne, że jesteśmy głodni, nieważne, że jesteśmy zmęczeni albo spragnieni. Najważniejsze jest drewno na strzały. Dobra, strzały. 50 strzał. Bardzo ładnie. Poczekamy sobie na te wszystkie strzały. 50 strzał, to 3 strzały. O Boże, 50 na 3. O Jezus Maria. Co się najbardziej, najszybciej podzieli na 3?36, 12, 39, 13. 42 to jest 14. 45. A, no 48, okej. Czyli 16. 16 razy 3 to będzie 48. Tak. Więc 16 zombiaków powinniśmy móc tą ilością strzał utłuc. A mamy jeszcze 68, więc nawet więcej. Mamy jeszcze spluwę na pewno. Ale ja uważam, że to nadal mało, jak na mnie. Jeśli chodzi o crossbow. Więc nazbieramy sobie jeszcze drewienka. Gałązki, gałązki, gałązki.
Najśmieszniejsze, że jest, że nie potrzebujemy tyle jedzenia w tej grze. Trochę ta gra jest niestety trochę nieintuicyjna, szczerze powiedziawszy, bo gra nam tylko mówi, no możesz pić, możesz wychodzić na dwór z pasją, zbierać rzeczy i kraftować rzeczy. Jakby rozumiem, że to jest taki naprawdę mocny survival i naprawdę mocno pokazuje, że powinniśmy być zdani na łaskę losu, na zdani całkowicie też na siebie. Aha. Sfatygowani. No właśnie, to jest fajna rzecz. Jak ten, jak za bardzo będziemy biegać przed zombiakami, to nas otłucze to wszystko. 9 godzin. Będzie już w podwieczór, jeszcze raz na 9 godzin i zapuścimy się już tam, gdzie nie chcemy. Jeszcze raz, żeby być... O, możemy tylko... Aha, jednak teraz nam pokazuje chyba Maxa jakiegoś. Noc nastała, ok. 6 godzin mogę znowu. No i jest zaraz ranek. Z tego co już widziałem, co się zmieniło na zegarku. No, nastał już dzień, no ok. Jak przespać apokalipsę zombie? Poradnik dla każdego. Dobra, zmienimy sobie tak. Jeszcze sobie zróbmy 45 strzał. Kompletnie nie są potrzebne mi żadne bronie, no to wychodzi. Wszystko na strzałach. Nadal mi brakuje możliwości zmienienia tym kółkiem myszy. Nadal mi tego brakuje, żeby móc zmieniać się pomiędzy inwentarzem. Ale co na to poradzić? Co na to poradzić? Dobra, 5 na 9. Dobra, wiecie co? Zostawmy sobie na razie. Mamy 100. Mamy przeładowane. Okej, okay, idziemy znowu w górę, bo jestem zaciekawiony tamtymi magazynami. Mogę wsiąść motorek? Nie mogę wsiąść motorek. Okej, okay, tu na mordę powinien mi wyskoczyć jeden zombiak. No, jest już muzyka. Że coś tu do mnie zmierza. Tu mam koleżkę. Przeładowane? Nie przeładowane. Dobra, mamy 3 koleżków aż. Okej. Nie kumam trochę, dlaczego mnie nie atakuje, ale... Czy ja na piachu jestem jakiś odporny? Okej. Czy coś na tym drzewku na przykład jest? No nie. Tutaj za tym? No nie. Dziwne. Może się postanowiły zatrzymać. Ta gra jest nadal pełna niestety niedopracowań. Dobra, przeładujmy sobie. Raczej nie powinien tutaj zło znaleźć. Zróbmy sobie na maksa na razie, ile strzał nam da zrobić. Trochę widzę, że zaczyna iść w naszą stronę. No sobie poszedł dalej, okej. Nie wiem, może to przez to, że ten... A, jest pełna nasza torba, okej. Szlak do to. Noż. Czy ja mogę trafić? Dobra. Trafiony. Przeładujmy. Okej.
To był jeden na pewno w tych tutaj sklepikach, ale nas on nie obchodzi. Chcemy się przedostać tędy. Musimy pójść tyłem. Mamy więcej patyczków, bardzo zacnie. To był kranik, pamiętam, więc się nawodnimy od razu. Zjedzmy sobie parę jabłuszek. Tu jest też sofa. Więc zrzemnijmy się na maksiora, czyli na 7 godzin teraz. I ponownie na 7 godzin. Ponownie na 7, żeby był ranek. Bo chcemy chodzić za dnia. Nie, szczerze, nie mam pojęcia, czy w tej grze jak. O, jest jeszcze ciemno. Czy jak chodzimy, kiedy jest noc, jest więcej zombiaków, czy nie? Czy są bardziej aktywne, czy nie? Okej. Niezłe drzwi w takim razie. Ja mogę robić uniki takie. Czemu gra mi tego kompletnie nie tłumaczy? Ja mogę robić przewroty. Czy to jest ważna rzecz? Jezus Maria, jak mi przycina to. Nie mogę nic trafić. Tak mi przycina. Dobra, trochę ich tu jest za dużo. Dobra, coś trafiłem. Ty, no kurde, to jest ważna mechanika dla mojego przeżycia. Przepraszam bardzo, czemu nie zostałem nauczony tego od razu, na samym początku, na samym starcie? Wiecie co, ja się przeroluję przez wszystkie zombiaki, może mi się to uda. O! Nagle się rozjaśniło. Dobra, ponownie jesteśmy tam, gdzie byliśmy. Nie ma to jak pod koniec tego odcinka zauważyć, że możemy rolować się. Czemu gra kompletnie mi tego nie tłumaczy? Że ja mogę coś takiego wykonywać, takie triki. Czy ja... Control Guide. Okej. Okay. Dodge. Quick sloty. Reload mamy pod R, używać pod E. Bieganie. Chodzenie mamy pod Shiftem. Okej, okay, nie mam pojęcia. Otworzyć torbę. Otworzyć okienko craftu. Możemy sobie chodzić. Okej. Okay. Ciekawe, czy chodzenie w jakiś sposób nam tu pomoże. Nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, tu jest jakiś ten. Zobaczmy, co mamy na górze tutaj. Tam sobie chodzi zombiak po dworze, no nie ma sprawy. Strasznie dużo tutaj rzeczy jest, przez co jest trudniej chodzić. Tu nic chyba nie ma. No nic nie ma. Ok, to przechodzimy na dół od razu. 3. Chcę zniszczyć to krzesło, bo mnie denerwuje. Czy jest tu może jakieś łóżko, albo jakaś sofa, czy coś? Bo przydałoby mi się odpocząć. No oczywiście, jednak creepuje się to wszystko. Czy mogę to otworzyć? Aha, nie mam energii, okej. Okay. To do dupy. Dodżować nie możemy, kiedy jest, nie mamy energii, okej. Okay. Czy jest tu jakaś sofa albo coś, na czym mogę się przespać? Nie ma, oczywiście. O,
Mnie też nie ma. Okej. Kuźba, czy ja przeszedłem? Nie, no to jest porąbane. Dobra, udało się go załatwić. On miał chyba akurat mniej życia. Musieliśmy go chyba raz skupnąć. Dobra, czuję się trochę w kropce, bo nie mamy kompletnie energii. Przy tym nic nie możemy zrobić. Możemy sobie zrobić cloth, czy z clotha. Crafting zakończony, ok. I nic więcej nie mogę z tego zrobić. Bardzo fajnie. Więcej strzał sobie możemy zrobić. Ile mamy strzał? 75. Dobra, w jaki sposób nam to starczy? Chcę po cichutku przejść. W sumie i tak idę, więc w sumie nie musiałem w ogóle. Czy w tym byliśmy? Chyba byliśmy w tym niżej. Okej. Czemu tu są okna wewnątrz? I co jest tutaj za tym, że to wszystko jest takie zamurowane? Pewnie tam są zombiaki w znacznie większej ilości. Czy ja na krześle mógłbym się przespać? No ludzie, no dajcie spokój. Ja serio na krześle jest możliwość się przespać. No i co, i będę tak się gramolił. Aż nie wiem co. Dobra, zobaczymy co będzie tutaj. Jestem zmęczony, nie mogę dojobić, ok. Bardzo przykra informacja dla nas. Jestem zaskoczony, że jest spokojnie. Dobra, jakby to jest na pewno miejsce, w którym będziemy mieli w ciul dużo surowca do budowania czegokolwiek. Ale no żeby nie dać tutaj żadnej sofy, ani niczego, na czym możemy się przespać. To jest niestety kiepska rzecz. Nie wiem, czy może jakieś jedzenie by mi na przykład pomogło w tym momencie, czy nie. Ja mam 47 minuty już nagrania, o kurde. I najgorsze jest to, że gra chyba dalej nie obsługuje save'owania progresu. Dobra, moi drodzy, zobaczymy jak wyjdzie, bo ja aktualnie mam rozstrzelony trochę dzionek i szczerze potrzebowałbym wyjść z gry. Więc zobaczymy, czy uda mi się zapisać grę, czy nie. Ja w tym momencie z wami się żegnam jako zmęczona postać. Cieszę się, że udało nam się nauczyć jak robić uniki po pierwszym odcinku i po drugim w sumie też. I co, moi drodzy? Na razie czuję się wkręcony, na szczęście, więc gra w jakiś sposób nadrabia, niestety, albo stety, bo nie powinna nadrabiać, zważywszy na to, ile czasu minęło. Ale decyzje pozostają wam, wy ocencie, jak wam się to wszystko podoba. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał właśnie, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Czemu ja tego nie powiedziałem wcześniej, nie mam zielonego pojęcia. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie także do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!